Cześć, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale. Porozmawiamy sobie o nowych postaciach, które zostaną wprowadzone w 12 sezonie LEGO Ninjago Prime Empire, a także o jednej postaci, która powróci w tym sezonie, a mianowicie Harumi. Zapraszam. W 12 sezonie LEGO Ninjago Prime Empire zostaną wprowadzone nowe postacie, dobre jak i złe. Pogadamy sobie o wszystkich w tym jednym zbiorowym odcinku, jak na razie. Ogólnie nic na temat tych postaci nie wiemy, dlatego lecimy na świeżo, bez obecnie żadnej wiedzy na temat tego sezonu. W przyszłości, gdy będą kolejne newsy, to będę poruszał je na kanale, tak z góry mówię. Zacznijmy sobie najpierw od dobrych bohaterów. W tym sezonie będą to Scott i Akino. Scott jest to bohater przypominający lekko Jaya, ale nie jest to nasz mistrz błyskawic w grze wideo. Na ten moment nie wiemy kompletnie nic, ale mam trzy pomysły odnośnie tej postaci. Pierwszy z nich jest taki, że jest to gracz, który kiedyś w realnym świecie grał w grę zwaną Prime Empire i przez na przykład przegraną został wessany w nią. W grze wideo miał do dyspozycji 4 życia, które niestety stracił, ponieważ nie mógł pokonać ostatniego bossa, czyli cesarza Unagamiego. Jednym z potwierdzeń może być to, że w jednym zestawie Scott ma życia, a w innym nie, czyli jest bądź co bądź graczem, lub bardziej można powiedzieć, że był graczem, no bo przegrał i pozostał w tej grze na zawsze. Teraz, gdy Jay i pozostali ninja z realnego świata przeniosą się do Prime Empire, to Scott pomoże im w pokonaniu cesarza Unagamiego, aby wrócić do realnego świata. Drugim moim pomysłem odnośnie tej postaci jest to, że jest to postać z wirtualnego świata. Na potrzeby gry wideo został stworzony jako ala taki przewodnik. W 12 sezonie pomógłby także właśnie naszym bohaterom. A trzecia teoria, najciekawsza z nich, jest taka, że Scott pochodzi z rodziny Jaya. Niedawno było mówione przez Tommy'ego Andersena, jednego z twórców serialu, że nasi bohaterowie, czyli Ninja i ich rodziny, będą dalej rozwijane, więc czy już w 12 sezonie poznamy historię brata lub po prostu kogoś z rodziny Jaya? Kto wie. Scott właśnie przez to, że jest podobny do mistrza błyskawic. Odnośnie Scotta w tym momencie mogę powiedzieć tylko tyle. Z tego co wymyśliłem, im więcej informacji w przyszłości, tym bardziej będzie można o nim pogadać, jak i o pozostałych postaciach. Przejdźmy dalej, do drugiej dobrej postaci, czyli Akino, którego włosy przypominają te cesarza Unagamiego. Zatem czy jest to jego dobre wcielenie? Wątpię w to na tym etapie, a to ze względu na to, że w zestawie w sklepie dla graczy walczy po stronie dobra wcześniej, zanim nasi bohaterowie doszliby do walki z bossem, czyli cesarzem Unagami, przynajmniej tak można by było przypuszczać. Ale uwaga, uwaga, to też w jakiś sposób jest możliwe, że Akino to tak naprawdę właśnie cesarz Unagami. Ale o tym powiem więcej przy wrogach. Pomijając na chwilę to kim Akino mógłby być? Też zapewne graczem ze świata realnego, który został wessany do gry wideo, a zarazem być może bratem Unagamiego. Unagami mógł pierwszy dostać się do Prime Empire, a jego brat za nim. Kto wie? Więcej, tak jak przed chwilą wspomniałem, powiem przy cesarzu. Mamy jeszcze w zestawach awatary naszych ninja, tylko co to może oznaczać? Przypuszczenie jest takie, że awatary to są postacie wirtualne z gry wideo, którzy żyją w budowanej od początku grze jako tacy mieszkańcy, sobowtóry ninja. Pody Lloyda, Jaya i Kaya tylko to potwierdzają, że w grze wideo jest ich wirtualna wersja, ale nie oznacza, że są to nasi ninja z realnego świata, tylko ze zmienionym wyglądem w grze. Bo popatrzcie, nasi ninja w sezonowych strojach mają życie, a awatary w podach, jak i w markecie graczy nie mają życia. Co by mogło właśnie oznaczać, że są to postacie wbudowane w grze wideo z podobnym wyglądem do naszych bohaterów. Na razie lekko chciałem poruszyć temat awatarów. Obstawiam, że ten temat w przyszłości wróci na kanale, ale tego się przekonamy. To teraz przejdźmy do wrogów, których też tutaj za wiele nie ma. Zaczniemy od dwóch przedstawicieli, w cudzysłowie szczurów. Nie wiadomo kim są i czym są. Znamy jedynie ich imiona, Richie i Heusner. I w sumie tyle.
Na oczach mają gogle VR, a na torsie pasyk, takie jakie mają ninja, co by mogło potwierdzać, że są ze świata realnego. I owszem, tak może być i mam poparcie tego. Wprost, oni także są graczami, którzy zostali uwięzieni w wirtualnym świecie. W realu założyli gogle i pasy i przenieśli się do gry Prime Empire, dlatego w grze także posiadają życie. W przypadku tej dwójki było inaczej niż z Kotem, który przegrał, a mianowicie Unagami dał szansę szczurom, aby stanęli po jego stronie. Dopóki ktoś ich nie pokona, mają cztery życia, które widzimy w zestawach. Jest to zarazem dodatkowe potwierdzenie. Następnie mamy Sushiego, czyli tego czerwonego gostka, kucharza. Tutaj sytuacja może być podobna jak to było ze szczurami, lecz akurat on stał się prawą ręką cesarza, bo jeszcze wcześniej od szczurów zjawi się w Prime Empire. Więcej pomysłów na ten moment o nim niestety nie mam. No i mamy samego cesarza Unagamiego oraz jego armię czerwonych daszek. Tak, dobrze słyszycie, w polskim oficjalnym tłumaczeniu tak jest. Są to wojownicy z napisem 404 na torsie. Tutaj obstawiam, że są to gracze, którzy przegrali, życie stracili, stali się źli, a cesarz Unagami nimi dowodzi, mają od niego takie życia. Już nie te swoje, tylko tak jakby podarowane, które pojawiają się w zestawach. Jest też opcja, że czerwone daszki zostali po prostu stworzeni przez Unagamiego jako pomniejsi wojownicy, czyli nie byliby to gracze z realnego świata. Natomiast jeśli chodzi o cesarza Unagamiego, to można coś tutaj wysnuć. Prosto z mostu uważam, że to on był pierwszym graczem, który odnalazł maszynę z grą, aż w końcu w nią zagrał i trafił do Prime Empire. Gra sama podarowała mu moc i stał się głównym przeciwnikiem w grze. Automat z grą w realu znajdował się w różnych miejscach, gdzie różni ludzie w nią zagrali i zostali wessani do gry. Wróćmy na chwilę do dobrej postaci Akino, który wyglądem przypomina Unagamiego. Uważam, że nie jest to jedna i ta sama postać, ponieważ zestawy klocków by sobie sprzeczały. Więc uważam, że Akino prędzej by był jego bratem lub też postacią wirtualną niż graczem z realnego świata. Też Akino w zestawie nie ma życia, więc może być podobnie jak ze Scottem, który może jest z realnego świata, a może z gry. Pomyślałem też, że Unagami może jest po prostu stworzoną postacią w grze. Jest na przykład zwyczajnym robotem. To też ma jakiś sens. Unagami w całej grze Prime Empire jest bossem, którego ninja muszą powstrzymać. Muszą zebrać trzy keitany, czyli te ostrza, dzięki czemu obstawiam uwolnią wszystkich uwięzionych graczy, przy czym sam Unagami zostałby pokonany, zatem nasi bohaterowie przeszliby grę. Ogólnie, jeśli chodzi o samą grę, to ktoś musiał ją stworzyć w rzeczywistym świecie. Czy twórcą był Akino, czy ktoś zupełnie inny? Może znikąd w sumie automat się pojawił. No zobaczymy, tutaj na tym etapie można wymyślać, a wymyślać. No i przejdźmy do ostatniej kwestii, a mianowicie postaci Harumi, która znajduje się w jednym ze zestawów. Dużo osób dziwi się, ale jak to? Przecież ona zginęła, to jak może powrócić? Spokojnie, za chwilkę o tym pogadamy, ale dla przypomnienia powiem, że w 9 sezonie uratowała z budynku rodzinę. Niestety, ale nie przeżyła tego, ponieważ budynek spadł, więc nie miała jak się uratować. Skoro w jednym z zestawów jest, to oznacza, że powróci w realnym świecie? No właśnie, niekoniecznie. W secie Harumi nie nazywa się po prostu Harumi, lecz Avatar Harumi, co oznacza, że może być z wirtualnego świata, czyli z gry. I w to tutaj najbardziej wierzę. No nie ma szans, że przeżyła po 9 sezonie. Harumi jest po prostu postacią z Prime Empire w formie jednego z mniejszych bossów do pokonania. Nie ma w zestawie życia, co tylko to potwierdza, że jest z gry. Spójrzmy na jej strój. Przypomina to strój postaci z jednego filmu, nazwy już nie pamiętam. Ten znaczek, co ma po lewej i jej stronie, może, ale nie musi sugerować, że jest graczem. Lecz właśnie, tak jak przed chwilą mówiłem, jest to małe prawdopodobieństwo, że tak jest, ale kto wie. Ninja też, gdy zostali te awatary, nie mają życia, więc nie wiemy, o co tutaj dokładnie chodzi. Tak jak mówiłem, przy dobrych postaciach, dla mnie te awatary są tylko w grze
i są to ich alternatywne jak gdyby formy, ale zarazem postacie stworzone dla potrzeby Prime Empire. Harumi jakby faktycznie żyła, to nie musiała być zła, skoro zrozumiała swoje grzechy w 9 sezonie. Dlatego uważam, że jest ona po prostu przeciwnikiem, z którym będą musieli się zmierzyć bohaterowie w Prime Empire. Mam też jeszcze jedną bardzo ciekawą teorię, ale na nią nie ma zbytnio dowodów. A mianowicie w 12 sezonie poznalibyśmy odpowiedź na jedno z pytań. Jak Harumi stworzyła pana E? Wiemy, że Mr. E został stworzony przez Harumi, był nim droidem, który dołączył do jej gangu synów Garmadona. W 12 sezonie jest wiele podobieństw do właśnie tej postaci. Sama postać Harumi w zestawie daje do myślenia, zatem czy w najnowszej produkcji poznamy odpowiedź związaną z panem E? No raczej nie. Podaję to tylko w ramach tego materiału. Jest to ciekawy pomysł, ale po co by mieli jeszcze poruszać temat pana E? Dałoby się to jakoś owszem wyjaśnić, że Onagami na przykład stworzył pana E i przeniósł go do rzeczywistego świata, a ten dołączył do Harumi, więc wówczas informacja o tym, że to dopiero Harumi go stworzyła, byłaby nieprawdziwa. Tak jak powiedziałem, to jest w jakiś sposób interesujące, ale nie wierzcie to, tyle wam powiem. Wpadłem na to, żeby się z wami tutaj podzielić tym dodatkowo. I w tym momencie zakończymy ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, kim dla was mogą być nowe postacie z 12 sezonu Prime Empire. Tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej, hej!